Cześć, witajcie, to jest kolejna Wixil, na tym razem troszeczkę inaczej, nie widać mnie przed kamerą, a to dlatego, że jestem lekko niedysponowany, ale nie przeszkodziło to temu, aby Wixilla jednak się na naszych łamach pojawiła. Wixilla to oczywiście nasz przegląd tygodnia, w którym przypominamy najciekawsze rzeczy, o których mogliście przeczytać na naszych łamach w ciągu ostatnich 7 dni. Nie przedłużając, przejdźmy do sedna. Zaczynamy od oficjalnej zapowiedzi nowej odsłony serii Battlefield, tym razem opatrzonej pod tytułem Hardline. Gra nadal będzie opierać się na sieciowych potyczkach, ale tym razem do walki staną nie żołnierze, a policjanci i przestępcy. To nie jedyna nowość. Twórcy zapowiadają duże otwarte mapy, sporo nowych gadżetów, które znacząco wpłyną na rozgrywkę i ciekawą, inspirowaną filmami przedstawiającymi pracę policji, kampanię dla jednego gracza. Za tworzenie gry w dużej mierze odpowiada studio Visceral Games, znane dotąd jako twórcy serii Dead Space. Gra ukaże się na PC, PS3, PS4, Xboxie 360 i Xboxie One. Więcej szczegółów na jej temat poznamy podczas zbliżających się wielkimi krokami targów E3. Poznaliśmy gry, które zostaną oddane do dyspozycji subskrybentów PlayStation Plus w czerwcu. Na najnowszą konsolę Sony trafi Pixel Junk Shooter Ultimate i Train 2 Complete Story. Posiadacze PlayStation 3 otrzymają NBA 2K14 oraz Lone Survivor, dostępne także na PS Vicie. Oprócz tego na przenośnej konsolce Sony abonenci PS Plus zagrają również w wysoko oceniane przez nas Dragon's Crown i Surge Deluxe. Warto wspomnieć, że w czerwcu z oferty wypadną tytuły dostępne w PS Plus przez okrągły rok. Od czerwca zamiast 4 tytułów miesięcznie użytkownicy konsol Sony otrzymają ich aż 6. W tym tygodniu pisaliśmy też o innych wieściach dotyczących PS4, a konkretniej rzecz biorąc tytułu ekskluzywnego na konsole Sony, The Order 1886. Jak oficjalnie poinformowali twórcy, gra nie pojawi się w tym roku na next genie japońskiego producenta. Na premierę musimy zaczekać do lutego przyszłego roku. To kolejna duża gra przesunięta na pierwszy kwartał 2015 roku. Okres ten zapowiada się naprawdę gorąco. Na koniec doniesienia z polskiego podwórka. Bloober Team, producent dostępnego na PS4 ekskluzywa Basement Crawl, w oficjalnym oświadczeniu poinformował, że gra zostanie zbudowana od podstaw i udostępniona tym, którzy kupili wydaną już wersję. Obietnica dewelopera to reakcja na mało entuzjastyczne przyjęcie wydanej w lutym gry. W tej chwili Basement Crawl piastuje mało chlubną pozycję najgorzej ocenianej produkcji dostępnej na nową konsolę Sony. I to wszystko w Wixilli w tym tygodniu, spotykamy się za tydzień mniej więcej o tej samej porze, już na kilka godzin przed rozpoczęciem targów E3, które będziemy oczywiście dla Was relacjonowali, będziemy na miejscu, będziemy w redakcji, razem z Wami oglądali konferencje poszczególnych wydawców, producentów konsol. Mam nadzieję, że będziecie to wydarzenie śledzili razem z nami, do czego serdecznie zachęcam. Trzymajcie się, życzę Wam miłego weekendu, cześć!